Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime oraz filmów z serii Rurouni Kenshin. Przyznaję od razu, że swoją przygodę zaczęłam od nowej 24-odcinkowej wersji anime z 2023 roku, która jest niepełną adaptacją 28-tomowej mangi autorstwa Nobuhiro Watsuki. Zapowiedziano drugi sezon, więc by poznać dalszą część tej historii, wzięłam się za filmy, które okazały się być genialne, ale o tym za chwilę. Początek ery Meiji. Głównym bohaterem historii jest 28-letni Ronin, Kenshin Himura, który w nowej erze postanawia prowadzić nowe życie. Era samurajów i szogunatu dobiega końca. Wraz z nią skończył się czas zabójców oraz ludzi, którzy mogli bezkarnie dzierżyć u swego boku katanę. Pewnego dnia Kenshin, który niegdyś zabijał bez mrugnięcia okiem, teraz będąc zwykłym wędrowcem, trafia do Tokio i małego dojo prowadzonego przez Kaoru Kamiye, które to przez zbira podającego się za legendarnego mordercę Batosaya, zaczyna popadać w niełaskę. Kenshin pomaga Kaoru pokonać złoczyńców i na pewien czas postanawia przerwać swą wędrówkę. Czy mężczyzna, którego miecz przesiąknięty jest krwią, znajdzie w końcu spokój i zazna szczęścia? Zaczęłam od nowej wersji tego znanego i lubianego tytułu, gdyż już po pierwszym odcinku anime z lat 90. wiedziałam, że jeśli zacznę od tej produkcji, to nie będę obiektywna i uczciwa co do produkcji nowszej, bardziej zgodnej z mangą. Anime z lat 90. jest świetne. Ma ładną kreskę, wspaniałą muzykę i chociaż zawiera w sobie więcej komediowych wstawek, to łapie za serce. Nowa odsłona Kenshina jest w moim odczuciu świetna. Oczywiście w porównaniu do poprzedniej może wypadać nieco blado, ale to chyba wina sentymentu do starych produkcji i tego, w jaki sposób je prowadzono. Filmy są za to niesamowite. Lubię filmowe adaptacje anime czy mang, jednak aktorska wersja Kenshina to majstersztyk. Muzyka, scenografia, gra aktorska i te emocje. Filmowe adaptacje zebrały wiele dobrych ocen i jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to szczerze Was do tego zachęcam, tym bardziej, że są dostępne z polskimi napisami na Netflixie. Jest ich 5 i każdy to ogromna dawka emocji. Wiadomo, w mandze czy anime mamy parę elementów fantastycznych, dotyczących ataków czy sztuki miecza, ale moim zdaniem filmy świetnie je wyrównują i wprowadzają własną, satysfakcjonującą dawkę realizmu. Jednak nieważne w jakiej wersji, Rurouni Kenshin to genialny tytuł, opowiadający o miłości, cierpieniu, godzeniu się ze stratą, przemijaniu nie tylko ludzi, ale także epoki. To wielowątkowa opowieść całej masy bohaterów, którzy cierpieli, ale także potrafili odnaleźć radość w nowych, niepewnych czasach. Jeżeli szukacie wzruszającej opowieści o samurajach, którzy powoli zaczęli odchodzić w zapomnienie, lubicie zaciekłe walki na miecze, a do tego nie pogardzicie wątkami romantycznymi, które gdzieś tam jednak są, to ten tytuł jest jak najbardziej dla Was. W Polsce wydano 12 tomów mangi pod tytułem Kenshin przez wydawnictwo Egmont, jednak projekt niestety upadł i naprawdę marzę, by któreś współczesne wydawnictwo mangowe wzięło się ponownie za tłumaczenie i wydanie tego tytułu. Kupiłabym na 100%. Rurouni Kenshin porwało mnie swoją prostotą, ale i pięknem, które się za tym kryje. Jest historią, która zawiera w sobie uniwersalne i ponadczasowe przesłanie. Nagrano masę filmów, w których twórcy rozkładali na czynniki pierwsze psychikę głównego bohatera, jego motywy oraz zachowanie, jednak pomijając aspekt psychologiczny, Kenshin to po prostu świetnie napisana postać. Manga, anime, jak i filmy zachęcają do zgłębienia tematu restauracji Meiji i przemian, które zachodziły w Japonii w połowie XIX wieku. Był to okres obfitujący w wiele ważnych wydarzeń, ale także był to zmierzch samurajów, o których do dzisiaj krążą legendy. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!